Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie niesamowitego komputera dla graczy od firmy Asus. Jest to właśnie to spore opakowanie, a w środku jest niewielki komputer, który ma na pokładzie chociażby procesor Intel i7. Komputer z serii Republic of Gamers, czyli dla najbardziej wymagających graczy. Zapraszam was do oglądania. Tak więc moi drodzy, oto karton z komputerem Asus Republic of Gamers GR8. Komputer taki kosztuje jakieś 3600 zł, tak więc nie mało, ale mamy tutaj praktycznie kompletnego peceta. Na pewno nie możecie doczekać się tak jak ja, żeby go zobaczyć, więc już otwieram opakowanie. Będę to robił na raty, ponieważ mam tu mało miejsca. I dobrze, wyjąłem już sam komputer, zobaczcie, jest on nie za duży, a mniej więcej wielkość konsoli do gier typu Xbox 360 czy PlayStation. W przodu mamy włącznik, kilka portów słuchawkowe, mikrofonowe, dwa USB. Natomiast z tyłu mamy pozostałe porty, tak jak w każdej płycie głównej. Mamy DisplayPort, HDMI, wyjście optyczne, wyjścia audio, port LAN na przyłączenie internetu, cztery porty USB i miejsce na zasilacz. Mamy też jakiś unlock, do czego to służy jeszcze nie wiem. Natomiast komputer bardzo fajnie wygląda. Obudowa jest plastikowa z takimi zdobieniami. Tu mamy wentylację, na dole również. Tak więc powiem wam, że komputer robi mega wrażenie. Jak widzicie, może on albo sobie stać, albo leżeć, bo tutaj mamy antypoślizgowe stopki. Więc jak go sobie położymy, to też nie zajmuje dużo miejsca. Patrzę, co jeszcze jest w komplecie. Mamy zasilacz i dalsza część kabla. Oczywiście w zestawie nie mamy monitora, ale komputer mamy kompletny. Jest nawet klawiatura i myszka, już wyciągam. Więc wystarczy generalnie podłączyć do monitora i grać. Zobaczcie, w komplecie mamy też klawiaturę mechaniczną. Niewielką, to prawda, kompaktową, bez klawiatury numerycznej. Natomiast do grania myślę, że jak najbardziej wystarczająca. Z tego co pamiętam, to jest model sprzedawany właśnie z tym komputerem jedynie. Czyli osobno nie występuje jakby w sprzedaży. I bardzo fajna myszka do tego zestawu. Mysz optyczna Gladius, którą można kupić osobno. Jeśli chodzi o specyfikację komputera, zobaczycie za chwilkę na końcu. Natomiast jak widzicie, zestaw całkiem fajny, komputer naprawdę mocny, a jestem ciekaw, jak sobie poradzi w testach. Przede wszystkim będzie musiał zmierzyć się z grą Dying Light. Jak widzieliście na ostatnich filmach, mój komputer ledwo tą grę uciąga. Nie ma żadnych rewelacji, natomiast z taką maszyną powinno być dużo lepiej. Ale to sobie zobaczymy w teście Dying Light na tym komputerze i w ostatecznej recenzji. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam was, cześć!